O kolejne nasadzenia wzbogacił się zrewitalizowany stary rynek. Obok drzew i wiszących pelargonii plac zdobią nowe dekoracyjne rośliny. Wkomponowane w ustawione tam parklety tworzą 5 efektownych wysp zieleni. Parklety z siedziskami i zielenią, które można w miarę potrzeb dowolnie ustawiać, zakupiło i zamontowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W skład roślinnej kompozycji wchodzą kwiaty światłolubne i przystosowane do wzrostu w donicach hortensje, pelargonie i begonie oraz drzewka i krzewy, brzoza, solanum i wiśnia ozdobna. Taka jest idea starego rynku, że ma być to miejsce spotkań. Tutaj właśnie ma też być tworzone to życie kulturalne, rozrywkowe. I w momencie, kiedy trwała koncepcja zagospodarowania, rewitalizacja starego rynku, kiedy też były konsultacje z mieszkańcami, z tych konsultacji wyszło, że nasi mieszkańcy chcą miejsca, w którym będzie też zieleń, co zresztą nasadzenia, które pojawiły się nawet na samym początku, tylko wiadomo, w okresie zimowym czy też wczesno wiosno nie ma takiego efektu, jak chociażby jest teraz. I miejsce, w którym będą odbywały się wydarzenia. I my to realizowaliśmy zgodnie z projektem, zgodnie z konsultacjami też, które w mieście Łomża się odbywała. Ale oczywiście reagujemy też na to, co mówią mieszkańcy. Stąd między innymi ta dodatkowa zieleń, ten przystanek zielony. Są to na pewno elementy, które jeszcze upiększą. I mam nadzieję, że też wpłyną na to, że tutaj mieszkańcy Łomży będą czuli się dobrze, a jak widać widzimy też ogromne zainteresowanie, sporo mieszkańców przychodzi nawet wieczorem właśnie, żeby podziwiać te efekty świetne naszej fontanny i myślę, że mieszkańcy naszego miasta już się przyzwyczaili do wyglądu starego rynku, a dzięki temu, że my będziemy podejmować też nowe inicjatywy, nowe wydarzenia będą się tutaj odbywały, będzie to miejsce, które będzie tętniło życiem, z którego też będziemy dumni. Zachęcamy do spacerów po naszym mieście.